Cześć, witamy na kanale Spinek z Wama, gdzie pokażę wam, jak prawidłowo zastosować mucha mnie ugryzła. Jeszcze raz. Cześć, witamy na kanale Spinek z Wama. Dzisiaj pokażę wam, jak prawidłowo zastosować preparaty Aquanet i Netrol marki Ovatrol. Zapraszamy. Aquanet to preparat do usuwania olei z drewna. Działa tak naprawdę już w 5 minut. Wystarczy nałożyć na powierzchnię drewnianą, zostawić, później spłukać, szorując jednocześnie. I cały olej, poprzednia warstwa usuwana jest z drewna. Po aplikacji Aquanetu niezbędne jest zastosowanie Netrolu. Netrol to preparat, który zagwarantuje nam to, że drewno nie ściemnieje, a dodatkowo wyczyści jeszcze włókna drewna. Także zapraszamy do zobaczenia, jak to wygląda. Obydwa środki, Aquanet i Netrol, występują też w wersji Marine. Są to praktycznie te same środki z inną nazwą. Aquanet to Deep Cleaner, Netrol to Deck Cleaner, także można stosować zamiennie. Do prawidłowej aplikacji będziemy potrzebować pędzla, szczotki ryżowej i węża ogrodowego. Aplikujemy Aquanet. Tak naprawdę potrzebujemy pędzel, przelać to do większego pojemnika, posmarować powierzchnię drewnianą Aquanetem, zostawiamy na 5 minut i będziemy spłukiwać. Nałożyliśmy warstwę Aquanetu, czekamy 5 minut, teraz będziemy szorować i spłukiwać. 5 minut później Aquanet już zrobił swoje, także szczoteczka ryżowa, woda do pomocy i szorujemy. Wyszorowaliśmy Aquanet, spłukaliśmy go wodą. Teraz to, co trzeba zrobić natychmiast po Aquanecie, to zneutralizować go Netrolem albo Deck Cleanerem, tak jak wspominaliśmy. I zobaczcie, jak się to robi.
Nałożyliśmy Netrol, czekamy 10-20 minut. No, będziemy szorować i spłukiwać. Zobaczycie, jak to wygląda. Gdyby się zdarzyło, że Netrol zaczyna zasychać, można go delikatnie zwilżyć wodą, wtedy się reaktywuje i nie będziemy mieli żadnych problemów. Ok, 20 minut później spłukujemy dokładnie tak samo jak Aquanet. Zobaczcie. Mamy gotowe, tak naprawdę przygotowane drewno pod kolejne olejowanie czy też malowanie. Netrol zrobił swoją robotę, Aquanet zrobił swoją robotę. Obydwa środki całkowicie praktycznie nieszkodliwe. Można spłukiwać wodą bez żadnego problemu. 20-30 minut roboty. Mamy element drewniany odświeżony, usunięty olej, usunięte zabrudzenia. Czekamy 2-3 dni, aż drewno wyschnie i będziemy olejować. Mam nadzieję, że się podoba.